Zapraszamy uczniów klas 4-8 Szkół Podstawowych Województwa Mazowieckiego do udziału w przedmiotowym konkursie informatycznym Logia organizowanym przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na zlecenie mazowieckiego kuratora oświaty. Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie logia.oz.edu.pl oraz na platformie konkursu konkurs.oz.edu.pl. Startujemy z rejestracją do konkursu 30 września. Dla uczniów rejestracja potrwa do 15 listopada do godziny 14. W tym celu uczeń zakłada konto na platformie konkursu .pl, pobiera i drukuje kartę zgłoszenia do konkursu, na której rodzice, opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udział w konkursie. Taka karta jest również poświadczana tak, Zgłoszenie jest poświadczane przez szkołę. Na końcu uczeń wysyła skan zgłoszenia za pomocą formularza na platformie konkursowej w dziale organizacja. Dostęp do rozwiązywania testu i wysyłania rozwiązań zadań będzie możliwy dopiero po zatwierdzeniu przesłanej karty zgłoszenia. Nauczyciel również zakłada konto na platformie Konkursoj.pl ma Czas na założenie takiego konta od 30 września do 20 listopada i zgłasza szkołę do konkursu, pobierając i drukując zgłoszenie szkoły. Zgłoszenie jest poświadczane przez dyrektora szkoły. Na końcu nauczyciel wysyła skan zgłoszenia szkoły za pomocą formularza na platformie konkursowej. Dostęp nauczyciela do prac uczniowskich będzie możliwy po zatwierdzeniu przesłanego. Zgłoszenia szkoły. Pierwszy etap konkursu rozpoczyna się 31 października, a kończy w dwóch terminach. 19 listopada o godzinie 14 kończy się dostęp do testu, a 20 listopada o godzinie 14 mamy koniec wysyłania rozwiązań, zadań. Programistycznych i oficjalny koniec etapu szkolnego. Przed rozpoczęciem pierwszego etapu 24 października na stronie konkursu i na platformie konkursowej opublikowane zostaną wytyczne do rozwiązywania zadań etapu szkolnego, rozwiązywania testu, a 21 listopada opublikowany zostanie model odpowiedzi i kryteria oceny zadań pierwszego etapu. Od tego momentu, czyli od 21 listopada do 28 listopada, nauczyciel sprawdza pracę uczniów i kwalifikuje ich do etapu rejonowego. Jeśli w szkole nie ma takiego nauczyciela, to dyrektor szkoły do 26 listopada wysyła pismo do Komisji Wojewódzkiej z prośbą o ocenę prac. Wzór takiego pisma umieszczone jest na stronie konkursu. Do 12 grudnia komisja wojewódzka sprawdza pracę uczniów i Wysyła informacje do dyrektorów szkół o zakwalifikowaniu lub nie do etapu rejonowego uczniów, których prace były sprawdzane właśnie przez komisję. Informacje o zakwalifikowaniu lub nie do etapu rejonowego są dostępne dla uczestników, będą dostępne dla uczestników na platformie edu.pl po zalogowaniu w dziale konkurs logia. Żeby się zakwalifikować do etapu rejonowego należy zdobyć uzyskać co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym. Dużym wsparciem dla uczniów jest bank zadań, który znajduje się na stronie logiaizkedu.pl. Tu znajdują się rozwiązania wielu zadań konkursowych oraz Bank zadań na platformie konkursu .pl. Tutaj uczeń może wysyłać na sprawdzarkę rozwiązania zadań w języku Python. Te zadania konkursowe z konkursów Logia może przetestować, jak działa sprawdzarka, która jest używana podczas etapów konkursu. Dziękuję za uwagę i jeszcze raz zapraszam do udziału w przedmiotowym konkursie informatycznym Logia.